Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, to jest tym razem, no, ma sąsiad, mam i ja, tak? Przed chwileczką właściwie zrobiłem medal Pula właśnie tym oto fantastycznym czołgiem. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, średnim dosyć czołgiem, czyli pudlem polskim, no ale bardzo, bardzo się z tego cieszę. I powtórka będzie o tyle ciekawa, że mogłem tu zginąć w najbardziej haniebny, upokarzający sposób, jaki można też zginąć. Czyli zniszczony przez piąty tier na detraku wydojony. Dobra, co robimy? Jadę sobie na górkę, no bo zdaję sobie sprawę, że być może zapędy KW2 będę mógł tutaj poskromić. KW2 na tym przepychaczu, też to nazywam tą górkę przepychaczem, jest bardzo groźny, jest ekstremalnie groźny, zwłaszcza dla takiego pudla. No ale jadę. Jak widać, czy tu za mną ktoś jedzie? No, jadą jakieś czołgi za mną. Myślałem, że ktoś zacznie spotować, nikt nie spotuje, no to za młyn, prawda? Czy też wiatrak, jak zwał, tak zwał. Postanowiłem się schować przed dwoma baboczyskami. I tutaj zdarzy się rzecz. Zaraz zobaczycie jaka. Jest T34. Okej, okay, tu mu wypłacam. Jest T1. I teraz uwaga. Patrzcie, co będzie robiła ze mną T1. Wstyd niesamowity. Przede wszystkim tutaj przebijają mnie praktycznie za każdym razem. Kurna, jakbym się nie kontował, ale jest. I teraz popatrzcie na to. No to jest masakra. Myślałem, że tutaj cholery dostanę w tym momencie. No co gościu ze mną robi, no? Po 50, po 20... Ale na szczęście się uwolniłem w końcu, kurde. No ta akcja, powiem wam szczerze, dawno nie byłem tak wnerwiony, jak w tym przypadku, kiedy T1 nawala mnie. Dobra, udało się zrobić 3 fragi. No teraz oczywiście babok zaraz przysra tutaj na 100%. Ja poczekałem, aż zniknę i wycofuję się. I jak widzicie, bardzo dobrze, że się wycofałem. Zostało mi 196 hapsa, kurka wodna, w tym momencie. No naprawdę, powiem wam szczerze, tragedia. Już myślałem, że to będzie tragiczna bitwa. Chociaż 3 fragi są na osłodę. Jedzie pudel, który ma 500 hapsa. No i pudel mnie tutaj zlekceważy, co nie wyjdzie mu na dobre. Przede wszystkim jest wrak tutaj. Nie mogłem za bardzo... No jak widzicie, otłukują mnie dzisiaj niesamowicie, ale ten pudel jakoś tak przestał się mną zajmować. No ja ciągle bałem się wyjechać na tę artylerię, no bo słuchajcie, tutaj jeden gong dostaje i koniec. Jedzie Archer. Ten Archer dosyć dobrą robotę chyba zrobi. Ciągle gościu tutaj jest za wrakiem. Tak nieszczęśliwie, że tak powiem. 300 hapsa. Uwaga, uwaga. Jest. Udało się go przebić. I teraz gość robi przedziwną rzecz. Mianowicie zamiast mnie kończyć, to gdzieś tam w tego kawuka zaczął walić. No to był największy błąd przeciwnika w tej bitwie praktycznie. Że odwrócił wieżę i tam zaczął walić. Tak naprawdę ten pudel by mnie skończył. Bo tutaj no jakiegoś tam sidescrapa robię, natomiast to... czasami działa, czasami nie działa, różnie. Jak widzicie, baboki nawalają. Bitwa mniej więcej wyrównana do tego momentu. Ja mam ciągle te swoje 196 hapsa. No i próbuję tutaj podjechać, żeby mieć ostrzał na środek. Widzę, że coś tam się pojawia na środku, więc fajnie by było zniszczyć, prawda? Stąd jest ostrzał bardzo dobry, więc czekamy, czekamy. I pojawia się ten gościu. Bach! Udaje się go zniszczyć. Piąty frag. Szczerze mówiąc, jak zdobyłem 3 fragi, to zwróciłem na to uwagę. A później w ogóle nie zwracałem uwagi, że przybywa mi naprawdę, przybywa mi fragów. I to całkiem sporo. Jedzie G1R.
Postanowiłem więc podjechać tu bardzo blisko, że jak on kogoś wyspotuje, to nawet jak zginie, to ja przynajmniej jeden pojazd powinienem zniszczyć z jego spota, prawda? No i zobaczymy, czy mi się to uda. O, zobaczcie, a te dwójka jest. Oczywiście bałem się tej KW-2. Cały czas KW-2, mimo tego, że był na tamtej flance, to wiedziałem, że on tu przyjechał. Niestety G1R zginął, ja nie wykorzystałem jego spota w żaden sposób. Zresztą nie mogłem wykorzystać, bo jest z drugiej strony górki. No i co? Czekam. Czekam na T67. Tutaj bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić tego gracza. On nie zrobił w tej bitwie dużo, to znaczy damage ma bardzo mały. Natomiast gdyby nie on, to ta bitwa byłaby przegrana. To jest gracz, jak on się nazywa? Może to Polak? Bandos01. Także jeżeli jesteś Polakiem, jeżeli to oglądasz, to bardzo serdecznie dziękuję ci za postawę w tej bitwie, bo naprawdę gość tutaj grał pode mnie tak naprawdę. To, no, zresztą zobaczycie za chwilę. Zobaczcie, on tutaj dojeżdża. Stąd myślałem, że coś wyspotuje. KW-2 pojawia się u nas w bazie. I teraz na szczęście kolega w T67 nie ginie. Słaby gracz, czy też gracz, który... O, może inaczej, gracz, który nie myśli, pojechałby już do przodu, ale on zatrzymał się, co jest świetne, a ja mam czas, żeby wrócić i uratować nasze baboki. No, jak widzicie, baboki są dwa. I ta KW-2 tak naprawdę może... Ach, tutaj rąbnąć. Pierwszy strzał celny. Jak widzicie, zmieniłem sobie na Golda. Dlaczego? Ze względu na tego AT-2. Po prostu nie chciałem już ryzykować. Dobra, teraz jestem tutaj. Mam go jak na widelcu. No niestety, nawet to nie udało się przebić. I teraz też się nie udało. I bach, jest koniec. Mam w tym momencie, moi drodzy, fragów 6. Też nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dopiero jak 8 zrobiłem, to mówię, o kurka, medal Radleya. No ale zobaczcie, co będzie dalej. Kolega w T67 spokojnie czeka na mnie. Nie wiem, po co ten IKV mu tam pika, bo bardzo dobrze, że on się nie ruszył. Dzięki temu, jak coś wykryje, to ja po prostu będę miał wyspotowany pojazd. Zresztą T67, jeżeli chodzi o obrażenia, to nie ma aż takiego złego działa w porównaniu do mojego. Ma tam 115 chyba, ja mam tu 135. Okej, czekam. Zobaczcie, jest ten. Nie trafiam, kurka, w tego. Raz trafiam. I... jest. Dobra, T60... Ja teraz jestem wyspotowany. Bardzo niedobrze. Jadę do przodu, do tyłu, po samą górę i tak dalej. Dostaję z baboka, zostaje mi 35 hapsa. Jest wyspotowany baboczek. I jeden strzał. I mamy drugi strzał. Elegancja, Francja. W tym momencie mówię, kurka, medal Radleya Waltersa, 35. Widzę, że baboki zaparkowały, zakotwiczyły w jednym miejscu, więc nie ruszą się. Jak się później okazało, pula też nie chcieli mi dać zrobić, ale to zobaczycie, no sąsiad pisał, żeby mu dali. I tak nie chcieli zjechać. Tutaj będzie to samo, nawet wolałem już nic nie pisać. Chyba widzą, że mam 8 fragów, prawda? Za chwilę będzie 9. Jadę, ryzyko potężne tutaj. Wiedziałem, że jak gościu będzie przygotowany, no to lipa. Ale miałem też nadzieję, że jeżeli AT-2 wyspotuje baboka, to artyleria obróci się. O, zobaczcie, tutaj jakimś cudem udało mi się, kurka, wyspotować ją. I jest 9 fragów. M44 bardzo dobrze zagrał. Tutaj pomyślał i jedzie wyspotować tego gościa. Druga artyleria może zdekapować po prostu. Patrzcie, ten mi się odsłania. Pierwsze nie trafiam, bo go zatrzymał. I bach. Wygrana 10 fragów. A. Dobra, zobaczymy. Moi drodzy, tak to się narodziło. Zwycięstwo za tą bitwę dostałem M-kę, medal Pula, medal Pasuciego, stalowa ściana, kurka modna, proszę bardzo, stalowa ściana, specjalista i duży kaliber. Co jest najdziwniejsze,
Zdobytego doświadczenia do tej puli całej 50 tysięcy zaliczyło mi 6709, mimo tego, że zdobyłem 6099. To jest, może ktoś z was rozszyfruje, dlaczego jest 6709 tutaj w tym miejscu. Dobra, no wynik nie był jakiś tam super specjalny. Z tego co widać, najwięcej u nich zrobiły baboki, czyli no tutaj przeciwnik naprawdę był, kurczę, dosyć słaby. 2546 zaledwie obrażeń, czyli trochę te fragi jednak pokradłem. 10 fragów, 1355 podstawowego expa. I tutaj tak to się wszystko prezentuję, gram na koncie premium i zarobiłem za tą bitwę 10 tysięcy zaledwie na czysto, ponieważ później przełączyłem na golda. Bardzo się cieszę, że przełączyłem na tego golda, bo w takich wypadkach, jak możecie zrobić pula, czy radleja, czy coś takiego, naprawdę opłaca się wydać trochę więcej kasy, żeby nie było jakichś tam dziwnych rykoszetów. Zwłaszcza, że tutaj był AT2. Jest dosyć dobrze opancerzony pojazd. Dobra, ma sąsiad, mam i ja. Mój pul trochę gorszy od sąsiada, nawet dużo gorszy, ale sztuka się liczy. Także to tyle, no. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.